Cześć, tu Ania. Spodobało mi się robienie slajmów. Poczytałam Wasze komentarze i mam nadzieję, że tym razem udadzą mi się slajmy z Waszych kolejnych przepisów. Pierwszy przepis wygląda tak. Do miseczki wlewam trochę kleju i łyżeczkę żelatyny. Mieszam. Dodaję roztwór wody z sodą i znowu mieszam. Teraz dodam skrobię ziemniaczaną. Może jeszcze łyżeczkę. Powoli coś wychodzi. Ale zdecydowanie trzeba dodać jeszcze skrobi. Widać, że wyjdzie jakaś ciastolina. Dodam więc barwnik. I jeszcze trochę skrobi. Mieszam. I mamy gotową ciastolinę. Kolejny przepis też chyba zna ciastolinę. Przekonajmy się. Do miseczki wsypuję skrobię ziemniaczaną, dodaję płyn do zmywania naczyń i mieszam. Dodam jeszcze troszkę płynu. Chwilkę pomieszam. Czas na ugniatanie. Wyszła super ciastolina. Ta jest znacznie delikatniejsza niż poprzednia. I jak prosto się ją robi. Polecam. Pora na kolejny przepis. Wygląda bardzo prosto. Do miseczki wsypuję mąkę pszenną i dodaję płyn do zmywania naczyń oraz odrobinę kremu do rąk. Mieszam wszystko. Wygląda na to, że jest za dużo mąki, więc dodam jeszcze trochę kremu do rąk. Mieszam. Kiepsko to wygląda. Spróbuję pougniatać. Oj, raczej nic z tego nie będzie. Chyba to przez tą mąkę pszenną. Może powinnam dodać jednak ziemniaczaną. Pora na kolejny przepis. Do miseczki wlewam klej i dodaję piankę do golenia. Oraz barwnik. Mieszam. Dodaję 2 łyżki mąki ziemniaczanej i dalej mieszam.
Następnie dodaję 2 łyżki balsamu do ciała. I znów mieszam. Teraz dodam aktywator i mieszam dalej. Pora na krem do rąk. I może jeszcze odrobinę aktywatora. Widać, że powoli tworzy się slime. Dodam więc brokat i brokatowe gwiazdki. Chyba jeszcze odrobina aktywatora nie zaszkodzi. Zauważyłam, że ten aktywator jest bardzo słaby. Następnym razem kupię lepszy. Troszkę się lepi. Zobaczymy, co będzie za godzinę. No i po godzinie mamy bardzo fajny slime. Trzęsie się jak galaretka i jest lekko klejący. Bardzo fajny do zabawy. Pora na kolejny przepis. Do miseczki wlewam łyżeczkę wody i wsypuję łyżeczkę sody. Mieszam. Dodaję łyżkę szamponu i znów mieszam. Dodaję balsam do rąk i mieszam dalej. Dodam jeszcze łyżeczkę sody. Nic z tego nie wychodzi, a szkoda. Pora na ostatni przepis. Do miseczki wlewam klej. Dodaję 2 łyżki mąki i mieszam. Teraz dodam trochę pianki do golenia i mieszam dalej. Dodaję aktywator. Widać, że powoli powstaje slime. Dodam więc trochę brokatu. Mieszam dalej. Dodam odrobinę mąki. Troszkę mu się klei. Dodam jeszcze odrobinę aktywatora.
No i udał się kolejny slajm. Trochę się lepi, ale jest całkiem fajny. Po odłożeniu na godzinę slajm wygląda tak. Dziękuję za przepisy i czekam na kolejne. Bardzo spodobało mi się robienie slajmów.